Podniesienia standardu życia Polaków mówił niespełna 5 lat temu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki o programie Mieszkanie Plus dla lokatorów osiedla na Kaczych Bukach. To był krok ku przepaści. Zdecydowali się na lokale, a dziś kwota wykupu mieszkania to nawet 1,5 miliona złotych. Skąd i za co takie pieniądze? W programie z drugiej strony przenosimy się zatem do Gdyni, a dziś naszymi gośćmi są Tadeusz Aziewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, a także witam lokatorzy panią, osiedla. Witam panią i telewidzów. Dobry wieczór. Kłaniam się. Lokatorzy Paweł Szyszko i Patryk Malinowski. Witam panów dobry, również. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To zacznę najpierw od lokatorów, pozwoli pan, panie pośle. Oczywiście. Dlaczego zdecydowaliście się na te mieszkania? Akurat w moim przypadku, przy mojej wielodzietnej rodzinie, gdzie miałem dziecko niepełnosprawne i trójkę dzieci, to była jedyna forma uzyskania własnego mieszkania, w którym mogłem zrealizować swoje własne marzenie na własne M. I dlatego, gdy zobaczyłem ofertę Mieszkania Plus i programu, który jest skierowany do takich rodzin jak ja, osób niepełnosprawnych bądź osób starszych, które z przyczyn losowych nie są w stanie wziąć kredytu w banku, to było dla mnie cudowne rozwiązanie. A pan, panie Patryku? Podobno pani redaktor, szanowny panie pośle, u mnie było podobnie, z tym, że ja około 3 lata temu nie byłem w stanie wziąć kredytu hipotecznego. Bardzo nam zależało na tym, żeby mieć już własne swoje mieszkanko, ponieważ bardzo długi okres czasu wynajmowaliśmy u osób prywatnych. Także dla nas to było idealny pomysł na to, żeby w końcu mieć swoje własne mieszkanko. No to przypomnijmy sobie. A wszystko zaczęło się właśnie tak. Był 3 lipca 2017 roku. Jestem bardzo zbudowany, że możemy dzisiaj tutaj przystąpić do inauguracji wielkiego naszego programu Mieszkanie Plus właśnie w Gdyni. Dzisiaj ceremonia bicia łopaty. Dla Gdyni to moment szczególny z kilku perspektyw. To z jednej strony początek realizacji w Gdyni programu Mieszkanie Plus. To ważny projekt, bo wierzę głęboko, że ten nowy segment budownictwa mieszkaniowego to szansa dla bardzo wielu, przede wszystkim młodych ludzi, choć nie wyłącznie. Chcemy przyciągać młodych ludzi, chcemy, by młodzi gdynianie pozostawali w naszym mieście. Myślę, że realizacja programu jest jedną z tych szans. Wielkie plany, wielkie nadzieje. Tadeusz Aziewicz, poseł z Gdyni. Panie pośle, 171 mieszkań miało powstać. Powstało? No więc rzeczywiście. Mamy tutaj, czy mieliśmy, a teraz ponosimy tego konsekwencje z momentem szczególnym, ale w złym tego słowa znaczeniu, ponieważ rzeczywiście obudzono nadzieję ludzi. Ludzi, którzy w normalnej grze rynkowej nie mieli szansy na samodzielne mieszkanie. Ludzi często w trudnych sytuacjach będących, rodziny, w których znajdują się osoby niepełnosprawne albo rodziny wielodzietne. Złożone zostały określone obietnice, no a koniec jest bardzo żałosny. Właściwie cały ten program, jego realizacja, to jest wielkie pasmo różnych porażek. No z tego, o czym dowiedziałem się od mieszkańców, którzy w tej chwili mają pełne powody, żeby czuć się zbulwersowani, rozczarowani. No wszystko szło źle. Miały miejsce przesunięcia terminów, usterki w trakcie realizacji. No w końcu jak finał zaczął się zbliżać, okazało się, że zmieniano im warunki i to bez rozmowy, bez negocjacji z nimi, no w taki sposób, że te warunki stały się dla istotnej części z nich, być może dla wszystkich zaporowe. No tak nie może być. To nie jest Europa, to nie jest państwo prawa. To wrócimy do rozmowy z panem Pawłem i panem Patrykiem. To na jakie kwoty się umawialiście z PFR-em, czyli z funduszem, który budował te mieszkania w ramach programu Mieszkanie Plus?
Chciałbym pokazać tu tamtejszym widzom i panie dyrektor tabelkę, którą nie wystaliśmy sobie z palca. To jest tabelka opłat dojścia do własności bądź samego najmu mieszkań w naszym programie. Ja akurat zdecydowałem się na najem z dojściem do własności na okres 30-letni i można powiedzieć całkowita spłata tego mieszkania, czynszu wraz z dojściem do własności miała mnie wynieść 547 tysięcy złotych. W którym roku to było, panie Pawle? W 2020 roku, kiedy... A kiedy warunki się zmieniły? Nie było. Warunki się zmieniły już, można powiedzieć, pół roku temu, gdy nam obwieszczono, że nie zdążą z przygotowaniem umów z dojściem do własności i PFR Nieruchomości potrzebuje jeszcze pół roku, żeby dokończyć umowy po prostu najmu bądź DDW dla wszystkich lokatorów. A dzisiaj jaka to kwota dla pana? Dzisiaj dla mnie po przeliczeniu wszystkich rat, który wysłał mi PFR w moim harmonogramie, to jest około 1 477 000 zł. Czyli trzykrotnie wzrosła ta kwota. Dokładnie. A jak u pana to wygląda, panie Patryku? Też taki ogromny wzrost? Szanowna pani redaktor, ja jeszcze przypomnę tak? Rok pan 2015, poseł Tadeusz Aziewicz, gdzie... Tak. Ogólnie było tak, że w 2018 roku zostały przedstawione nam oferty, gdzie koszt najmu z dojściem, koszt wynajmu mieszkania będzie wynosił około 8 do 12 zł za metr kwadratowy, tak? I w momencie, kiedy nadszedł rok 2019 i przełom 2020 roku, zaczęliśmy podpisywać umowy i już wtedy nas poinformowali o tym, że stawki niestety wzrosły. Ale z jakiego powodu? Z jakiego powodu? Jaki był argument? Nie było żadnego argumentu. Przedstawiciele zarządu PFR Nieruchomości nie informowali nas o tym, że jakie były powody tych podwyżek. Tak? Pokazywali nam obecne stawki, czyli około było to 24,70 za metr kwadratowy w przypadku mojego mieszkania 51-metrowego. No i albo się godzimy, albo się nie godzimy na tą umowę, tak? I w moim przypadku okres 2020 roku wyliczony na kwotę 48 zł za metr kwadratowy. Ale pan będzie dążył do wykupu tego mieszkania? Czy pan pozostaje przynajmniej? Tak, jak najbardziej. Szanowna pani redaktor, ja od początku już chciałem opcję dojścia do własności z uwagi na to, że bardzo długi okres czasu razem z moją małżonką wynajmowaliśmy mieszkanka, dlatego chcieliśmy po prostu już rozpocząć jak gdyby wykup swojego mieszkania. To jeszcze powiedzcie nam panowie, ile pieniędzy włożyliście w dostosowanie tych mieszkań do warunków życia, no tak żeby można było tam zamieszkać z rodzinami? W moim przypadku, gdy wziąłem mieszkanie w stanie deweloperskim, to było około 80 tysięcy złotych. A w sytuacji pana Chcę Patryka? Też powiedzieć, że... W moim przypadku ja niestety mam troszeczkę mniejsze mieszkanko niż mój kolega. U mnie wyszło to około 60-70 tysięcy złotych. Co i tak jest potężną kwotą. Wrócę na chwilę, pozwolą panowie, do posła Tadeusza Aziewicza. Panie pośle, jak pan obserwuje te sytuacje ze zmianami umów, właściwie bez żadnych argumentów, to czy jest przepis w prawie, pod który można rozpatrywać tego typu skargi? Bo wiem, że państwo kierują sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wie pani, w cywilizacji europejskiej generalnie trzeba umów dotrzymywać. No, na tym polega fundament Europy. No, widać to na przykładzie, jak rząd podchodzi do tego, na co się umówił z mieszkańcami Kaczych Buków. Panowie potwierdzą albo zaprzeczą, ale do mnie dotarła informacja, że są wśród was osoby czy osoba, która zrezygnowała z mieszkania komunalnego, no, ufając premierowi Morawieckiemu i za bardzo nie ma ruchu do tyłu, więc to są prawdziwe dramaty. Wracając do pani pytania, no generalnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien być właściwy jako obrońca konsumentów. No i są pewne podstawy do interwencji. Wydaje mi się, że mają tutaj miejsce nieuczciwe praktyki rynkowe,
że konsumenci, no bo państwo, mieszkańcy są konsumentami, no są traktowani gorzej niż przeciętni konsumenci, że zachowanie fund PFR-u no, nie jest typowym zachowaniem dla przedsiębiorcy, który szanuje drugą stronę. Ja tu od mieszkańców się dowiedziałem o niesłychanej arogancji ze strony PFR-u, o tym, że praktycznie stawia mieszkańców, konsumentów w takich zero-jedynkowych sytuacjach. Macie bardzo złą propozycję, bierzecie czy nie bierzecie. No tak się nie rozmawia w gospodarce rynkowej. UOKiK pewnie powinien też sprawdzić kontrakty w kontekście obecności bądź nieobecności w tych kontraktach tak zwanych niedozwolonych klauzul, które są niekorzystne dla konsumenta. To jest zakazane prawem, mamy rejestr takich niedozwolonych praktyk. Także wydaje się, że jest co robić. Ja zwróciłem się do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pana Tomasza Chrustnego, żeby przygotował taką informację. Informację pokazującą w zasadzie spektrum możliwości, bo chodzi o ochronę konsumenta na rynku usług deweloperskich ze szczególnym uwzględnieniem ofiar programu 500+, ponieważ mamy jeszcze ustawę tak zwaną, znaczy chroniącą konsumentów w relacjach z deweloperem, więc jest trochę tych aktów prawnych do przejrzenia, tak żeby pomóc. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. UOKiK działa powoli. UOKiK bada dokumenty, przeprowadza kontrolę, analizuje. Czas od zaangażowania się do podjęcia decyzji jest czasem długim. Natomiast ja słyszę od mieszkańców Kaczych Buków, że oni mają sytuację taką, że do poniedziałku muszą podejmować strategiczne decyzje, czy godzą się na te drakońskie warunki, czy nie godzą. Więc wydaje mi się, że tu powinna mieć miejsce interwencja głównego sprawcy, premiera Morawieckiego, no i wszystkich tych, którzy w tym blasku kamer z tymi łopatami tam jakiś cyrk odprawiali, bo jednak każdy jest jakoś odpowiedzialny. No samorząd nie ma w tej materii kompetencji, no ale też powinien się czuć gospodarzem, gdy nieodpowiedzialnym za interesy swoich mieszkańców. Wracamy zatem do mieszkańców Kaczych Buków. Pan Paweł Szyszko i Patryk Malinowski. Panowie, czujecie się oszukani? A jeśli tak, to przez kogo? Ja z pewnością tak, bo ja pani powiem tak, nie tylko ja czuję się oszukany. Wielu mieszkańców podjęło tu ważne życiowe decyzje. Zaoszczędziło oszczędności własnego życia, bo na, można powiedzieć, na wyporządzenie tego mieszkania niektórzy z nas wzięli kredyty. Teraz nawet gdy otrzymaliśmy koniec umowy i byśmy chcieli je nawet przedłużyć, to sąsiedzi dostali umowy przedłużenia najmu na rok i 3 miesiące. Jakie to daje nam poczucie bezpieczeństwa, co będzie dalej i czy możemy normalnie inwestować dalej w te mieszkanie? Ja, żebym wiedział, że taka sytuacja będzie, że ceny wzrosną i to tak radykalnie, na pewno bym nie wchodził w ten program. To jeszcze wrócę do pytania, pan Patryk Malinowski. Chodzi o ten poniedziałek. Przed jaką decyzją w tej chwili państwo stoją? Stoimy, pani redaktor, przed taką decyzją, że musimy lub nie podpisać umowę z dojściem do własności lub umowę najmu. Przy czym warto też wspomnieć o tym, że PFR Nieruchomości przekazał nam informację, że to będzie jednorazowa decyzja, tak? Czyli taką, jaką podejmiemy decyzję 27 lutego 2022 roku, to będzie już decyzja ostateczna, tak? Czyli jeżeli zrezygnujemy z opcji dojścia do własności, przy czym większość mieszkańców niestety na te stawki się nie zgadza, tak? I są zmuszeni niestety przejść na wynajem. A dlaczego są zmuszeni przejść na wynajem? Z uwagi na to, że praktycznie wszystkie mieszkania zostały wyposażone za pieniążki lokatorów, tak? I teraz przykładowo, jeżeli ja zainwestowałem w mieszkanie, tak, około 60-70 tysięcy złotych, zapytałem się firmy PFR Nieruchomości, co jeżeli nie chcę przejść na warunki z dojściem do własności, a nie chcę wynajmować tego mieszkania, PFR jasno dał mi do zrozumienia, że muszę zdrapać farby ze ścian, zebrać wszystkie panele podłogowe, wszystkie meble i wyprowadzić się jak najszybciej, tak? Albo ewentualnie dogadać się z osobą, która będzie chciała wynająć to mieszkanko i dogadać się finansowo po prostu o przekazanie tej kwoty. No to sytuacja jest właściwie bez wyjścia, bo z jednej strony państwo zainwestowali w mieszkania, które chcą wykupić na wynajem, ale ta cena jest tak zaporowa, że właściwie no, pętla na szyi się zaciska. Pani redaktor, ja chciałbym też zaznaczyć, że przy pierwszej ofercie
które otrzymaliśmy od PFR-u. Ja napisałem maila, bo taki tylko mamy formę komunikacji z tą instytucją, że się nie zgadzam na te ich warunki nowe i żądam przywrócenia stawek, które mi obiecano przez ich pracowników w 2020 roku. Do tej pory nie dostałem żadnej odpowiedzi co do negocjacji ceny i dlaczego taka cena, jaka teraz jest, nie obejmuje. Ale to chcą panowie powiedzieć, że wszyscy lokatorzy tego osiedla na Kaczych Bukach nie mają kontaktu z żadnym człowiekiem, z żadnym zarządcą tego osiedla, który finansował powstanie, by negocjować warunki spłaty? Ja pani powiem tak, mamy opiekuna osiedla, który nam jasno odpowiada, że on jest tylko od najmów i zasiedlania tych bloków, a nie od ustalania czynszu. Niestety nawet w piątek po otrzymaniu mojego harmonogramu spłat wysłałem ponownego maila, bo czasu jest mało, dalej nie otrzymałem odpowiedzi. I dlatego państwo zwrócili się do posłów Platformy Obywatelskiej, by zainterweniowali i pan poseł Tadeusz Aziewicz przyjechał razem z panią Agnieszką Pomaską do Gdyni. Zobaczmy, powstał taki krótki film. Program Mieszkanie Plus to miał być program dla tych, których nie stać na kredyt i na własne mieszkanie. Program Mieszkanie Plus to wielki cywilizacyjny program. Program Mieszkanie Plus okazał się niestety jedną wielką klapą, a konsekwencje ponoszą mieszkańcy tego między innymi osiedla w Gdyni na Kaczych Bukach, na którym się teraz znajduje. Koszt mojego mieszkania M3 po całkowitym spłacie na 30 lat miałby mnie wynieść 548 tysięcy złotych. Po otrzymaniu obecnej kalkulacji na 360 rat wyliczonych stawek mieszkanie mi wyniesie 1 477 tysięcy złotych. Wraz z mieszkańcami czujemy się oszukani przez rząd, który z programu społecznego reklamowanego w kampanii wyborczej, mającego zapewnić swoje mieszkanie z możliwością dojścia do własności na korzystnych dla nas warunkach, pomagając tym samym rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i seniorom, rząd zrobił sobie prywatny biznes, sięgając do naszych kieszeni. Panie Mateuszu Morawiecki, zapraszamy pana tutaj, żebyśmy my jako mieszkańcy mogli rozliczyć pana i pokazać, na czym pana projekt polega i jak oszukujecie Polaków i oszukaliście nas. Mieszkamy w mieszkaniach o bardzo niskim standardzie, gdzie po prostu płacimy krocie za nie. Obiecano ludziom mieszkania, wykorzystując ich trudne sytuacje życiowe i postawiono w sytuacji, w której no, czasami nawet nie bardzo mają ruch do tyłu. I rozkręcamy tę kulę śniegową. Wy boicie się tego, boicie się, że ta kula was przygniecie. Ta kula przygniotła mieszkańców. To wracamy do rozmowy tych mieszkańców, których miała przygnieść kula długów, bo w nie łatwo wpaść. Paweł Szyszko i Patryk Malinowski są z nami w Gdyni. Panowie, czy widzicie inne rozwiązanie tego problemu? Czy widzicie możliwość porozumienia się z kimkolwiek? Czy, tak jak mówili tutaj lokatorzy, tylko wizyta premiera, by odkręcił tą całą sytuację, może sprawić, że ktoś zmieni te umowy? Pani redaktor, my przez okres dwuletni, tak jak tutaj zamieszkujemy, stale próbujemy się skontaktować z firmą PFR Nieruchomości oraz przedstawicielami tej firmy. Celem spotkania się... To jest firma, wyjaśnijmy, która nadzorowała budowę z programu Mieszkanie Plus. Dokładnie tak, dokładnie tak. Stale próbujemy się z nimi skontaktować. Ewentualnie, żeby jakiś przedstawiciel przyjechał tutaj na miejsce, porozmawiał z nami, żeby zobaczył, w czym jest problem, tak? Za każdym razem przez ten okres dwuletni firma PFR Nieruchomości zasłaniała się COVID-em, tak? I zakazem jak gdyby zbiorowych spotkań. No teraz mamy już koniec COVID-a, koniec tej całej sytuacji. Także serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli firmy PFR Nieruchomości, jak i pana Mateusza Morawieckiego. I tak jak pan Paweł powiedział, tak żeby zobaczyli, jak to wszystko wygląda i w jakiej sytuacji jesteśmy. Wracam do pana posła Tadeusza Aziewicza. Panie pośle, prócz tego, że skierowali państwo wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jest także pomysł zwołania Komisji Infrastruktury w tej sprawie. No próbujemy pomóc, wykorzystując wszelkie narzędzia, jakie są możliwe. No jednym z takich
instrumentów jest wywołanie publicznej debaty. Bo trzeba, no, trzeba przywołać wszystkich, którzy machali tymi łopatami, całą tą watachę, która razem z premierem Morawieckim lansowała się, otwierając ten program. I w tej chwili tych ludzi nie ma. No, mamy kłopot, oni się wszyscy gdzieś pochowali. Przypominam, że z województwa pomorskiego wywodzi się poseł Smoliński, który był chyba w tamtym czasie wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy mieszkaniowe. No, Smoliński zajmuje się hejtowaniem Donalda Tuska na Twitterze, natomiast się nie poczuwa absolutnie do odpowiedzialności za kłopoty, jakie ludziom stworzył. No, miał być program społeczny, a wyszedł taki XIX-wieczny kapitalizm, taki jak z powieści, nie wiem, Zoli czy Dickensa. Tak się w XXI wieku nie rozmawia z ludźmi. Nasz w głowie się nie mieści, żeby w tak poważnych sprawach porozumiewać się z konsumentami poprzez pocztę elektroniczną, że nikt nie wyjdzie do tych ludzi, nie przedstawi im problemu. Może rzeczywiście koszty wzrosły i może trzeba szukać jakiegoś roztropnego kompromisu. No ale chyba nie aż tak, panie pośle, no za półtora miliona to chyba w Gdyni pan zna lokalny rynek, można kupić sobie dom. Nie, no tak, to się w ogóle coś kuriozalnego zdarzyło i to w takiej formie, nie wiem, no mieszkańcy są traktowani, tak mówiłem na konferencji prasowej, jak mieszkańcy wyklęci, bo spadają na nich wszelkie możliwe plagi. Jeszcze mi donieśli, że nawet to przedsiębiorstwo energetyki cieplnej stosuje wyższe ceny dla nich niż dla sąsiadów. No to jest pytanie do gdańskiego samorządu. Może prezydent Szczurek się jednak też do tego odniesie, skoro uczestniczył w tym przedsięwzięciu. Także no tak nie może być. Wzywam pana premiera Morawieckiego i całą tą załogę łopaciarzy, żeby oni przyszli teraz tutaj na Kaczebuki, przyjechali, bo pewnie nogami nie dadzą rady. Niech spojrzą w oczy tym ludziom, niech powiedzą, jak ten problem rozwiązać. Bo te wszystkie procedury, które nam będziemy starali się wykorzystać jako parlamentarzyści, one mają to do siebie, że one jednak wymagają czasu. A problemy są na dzisiaj, na zaraz. Tak naprawdę premier Morawiecki powinien się pojawić na Kaczebukach jutro. To ostatnie słowo niech należy do lokatorów, a zatem Paweł Szyszko i Patryk Malinowski. Panowie, skoro was PFR lekceważy, to może i wy powinniście zlekceważyć tę umowę. W naszym przypadku jest inny problem, bo w umowie mamy zawarte to, że jakbyśmy nawet nie chcieli z nimi prowadzić dalszej umowy, bądź się jakoś sprzeciwić, żeby nie płacić im czynszów, mamy podpisane aneksy w umowie, że po prostu akceptujemy, żeby nas eksmitowano w ramach naszej dobrej woli. Tak, takie mamy umowy. Tutaj nawet w umowie wydaje mamy... Wydaje mi się nieuczciwą klauzulą, to trzeba sprawdzić na pewno. Dokładnie. Tu nawet w umowach mamy, jak my mamy myć okna, jak uszczelki doprowadzać do porządku. Tu jest naprawdę tyle absurdów, że naprawdę możemy nakręcić nowe alternatywy 4. No, przyznam panowie, że im dłużej mówicie, tym większe oczy otwieram ze zdziwienia, a miało być tak pięknie. Dzięki niemu, czyli temu programowi, możemy doprowadzić do zmiany relacji społecznych w Polsce, mówił w 2017 roku ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. No to zmienimy. A tę rozmowę polecamy właśnie wszystkim, którzy wymyślili ten program i w tej chwili tak traktują lokatorów. Byli z nami Paweł Szyszko, Patryk Malinowski, czyli lokatorzy osiedla na Kaczych Bukach w Gdyni. Dziękuję serdecznie panowie za poświęcony czas. A także Tadeusz Aziewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, dziękuję, który pięknie zainteresował się tym problemem mieszkańców i lokatorów mieszkań w Gdyni. Dziękuję również serdecznie za spotkanie i za rozmowę. To był program Z drugiej strony. Dziękuję również państwu. Za chwilę 24 minuty, czyli serwis informacyjny w News 24. Zapraszam.